Ciao, buongiorno a tutti. Dziś o preposizione per, no i pojawi się także con, a więc per, głównie w jednym z zastosowań, a mianowicie passare per, na przykład passare per la porta, przejść przez drzwi, a także o preposizione con w niektórych zastosowaniach. Na przykład con una tigre, z tygrysem, con la tigre sullo sfondo, con la tigre sullo sfondo, z tygrysem w tle. Na marginesie tygrysek z Kubusia Puchatka to tigro. Tygrys po włosku jest tigre, la tigre. I co słychać u Dawida? Ciao tigre, tutto a posto, ti è piaciuta Firenze? Cześć tygrysie, wszystko ok? Podobała ci się Florencja? Con chi stai parlando, Davide? Z kim rozmawiasz, Davide? Con chi? Z kim? Con una tigre rosa. Con una tigre rosa. Z różowym tygrysem. Jakimś różowym tygrysem? Una tigre rosa. È appena passata per il giardino. È appena passata per il giardino. Dopiero co przeszedł przez ogród. Przeszła. È passata. Ona. La tigre. Le tigri rosa passano per il giardino di Boboli. Le tigre rosa passano per il giardino di Boboli. Różowe tygrysy przechodzą przez ogród Boboli. Per il giardino przez ogród. Jesteśmy w ogrodach Boboli we Florencji. Sì, non l'avete vista la tigre rosa? Non l'avete vista la tigre rosa? Różowego tygrysa nie widzieliście go, tak? Dosłownie tłumacząc. Okej, okay. Continua. Ciąg dalszy nastąpi. Na końcu filmu będzie dużo, dużo więcej takiego dialogu, więc kto lubi śledzić przygody Dawida, znajdzie je pod koniec tej lekcji. A teraz ćwiczenie na mówienie. Z użyciem przede wszystkim passare per, czyli przechodzić przez coś. Il Tevere passa per Firenze. Il Tevere passa per Firenze. Czy Tybr przepływa przez Florencję? Spróbujmy odpowiedzieć na głos. Stop. No, il Tevere passa per Roma. No, il Tevere passa per Roma. I kolejny człon odpowiedzi. Stop. Per Firenze invece passa il fiume Arno. Per Firenze invece passa il fiume Arno. Przez Florencję natomiast przepływa rzeka Arno. Dalej. Hai visto Marco? Hai visto Marco? Widziałeś Marka? I odpowiedź. Stop. Sì, l'ho visto passare per la piazza a tarda notte. Sì, l'ho visto passare per la piazza a tarda notte. Tak widziałem go przechodzącego, jak przechodził po placu późną nocą. L'ho visto passare. Passare, czyli bezokolicznik. Jest to taka struktura zdania, którą możemy przetłumaczyć jako widziałem go przechodzącego, jak przechodził. Wszystko będzie wyjaśnione w e-booku. I dalej. Andiamo direttamente alla stazione. Andiamo direttamente alla stazione. Czy jedziemy bezpośrednio na stację? I odpowiedź. Stop. No, Fabio vuole passare ancora per l'ufficio postale. No, Fabio vuole passare ancora per l'ufficio postale. Nie, Fabio chce jeszcze zajść, zajechać, wejść na pocztę. Per dove siete passati? Per dove siete passati? Którędy jechaliście, tak? Czyli przez jakie miejsce, powiedzmy. Poprzez gdzie przejeżdżaliście. I odpowiedź stop. Siamo passati per Firenze e poi anche per altri paesi più piccoli. Siamo passati per Firenze e poi anche per altri paesi più piccoli. Przejechaliśmy, jechaliśmy przez Florencję, a potem także przez inne, mniejsze miejscowości czy miasteczka. Un piccolo paese, mała miejscowość,
Słówko paese znaczy kraj, ale także miejscowość, miasteczko. I dalej, kolejne zdanie. Sai dove la fermata dell'autobus? Sai dove la fermata dell'autobus? Czy wiesz, gdzie jest przystanek autobusowy? Gdzie jest przystanek autobusu? Stop. È qui vicino. L'autobus passa per di qua, proprio davanti all'albergo. È qui vicino. Jest tu obok, niedaleko. L'autobus passa per di qua. Autobus przejeżdża tędy, dosłownie przez tutaj. Passa per di qua, tędy. Proprio davanti all'albergo. Właśnie, dokładnie, przed hotelem. Davanti all'albergo. Chi ha rovinato questo libro? Chi ha rovinato questo libro? Kto zniszczył tę książkę? Rovinare. Zniszczyć. Stop. Non lo so. Questo libro è stato passato per molte mani. Non lo so. Questo libro è stato passato per molte mani. Nie wiem tego. Ta książka przeszła. È stato passato. Questo libro, tak? È stato passato per molte mani. Przeszła przez wiele rąk. Per molte mani. Perché vuoi partire? Perché vuoi partire? Dlaczego chcesz wyjechać? Stop. Chi? Io? No, non mi è mai passato per la testa di partire. Chi? Io? No, non mi è mai passato per la testa di partire. Kto? Ja? Nie. W ogóle nie przeszło mi przez myśl, przez głowę, tak? Passare per la testa. Di partire, aby wyjechać. Passare per la testa. Ewentualnie passare per la mente. Czyli przez myśl, przez głowę, przez umysł. Passare per la testa, passare per la mente. Z wyrażeniem passare per często związany jest czasownik attraversare. Passare per może znaczyć przechodzić poprzez, w poprzek, ale i przejść coś wzdłuż czegoś. Na przykład passare per la strada może oznaczać, że przekraczamy ulicę, ale również, że przebywamy ją, tak? Przebyliśmy ją. A zatem passare per la piazza, przejść przez plac, możemy powiedzieć również attraversare la piazza. Attraversare la piazza. Przejść placem, przeciąć plac. Passare per la strada, attraversare la strada. Przekroczyć, przeciąć, przejść przez ulicę. Passare per il corridoio, przejść przez korytarz, przejść korytarzem, attraversare il corridoio. Czasami o niektórych miejscach mówimy raczej passare coś, a nie passare przez coś. Na przykład powiemy passare la frontiera, czyli przejść przez granicę, przejść granicę, raczej passare la frontiera. Attraversare la frontiera, czy też il confine. Attraversare la frontiera, przekroczyć granicę. Kilka wyrażeń z con. Fare qualcosa con qualcuno. Wszyscy to znamy. Robić coś, fare qualcosa con qualcuno. Z kimś. I zdania, które właściwie na tym poziomie będą już tylko przypomnieniem. Vieni da solo o con qualche amico. Przychodzisz, przyjdziesz sam, czy z jakimś przyjacielem, z kilkoma przyjaciółmi. Con qualche amico. Vengo con il mio amico Marco. Przyjdę z moim przyjacielem Markiem. Con Marco, ale insieme a Marco. Robić coś con qualcuno to równoważnik insieme a qualcuno. Vengo con Marco, vengo insieme a Marco. Vado al bar con Laura. Idę do baru z Laurą. Czyli vado al bar insieme a Laura. Rimango con te. Pozostaję, pozostanę z tobą. Rimango con te. Insieme a te. Parlo con una tigre. Parlo con una tigre. Co się Dawidowi zdarzyło? Rozmawiam z jakimś tygrysem. Inny zestaw to wtedy, kiedy przedmiot służy jako narzędzie. Na przykład,
andare, lavorare, viaggiare, czyli jechać, pracować, podróżować, con qualcosa, za pomocą czegoś, czymś. No, powiedzmy, venite a piedi, przyjdziecie pieszo, no, veniamo con la macchina, no, veniamo con la macchina, w innym wydaniu in macchina, przyjedziemy samochodem. Per scrivere uso la penna. Uso la penna per scrivere. Aby pisać, do pisania używam pióra. Per scrivere. A zatem scrivo con la penna. Scrivo con la penna. Piszę długopisem, piszę piórem. Piszę za pomocą pióra. Per vedere meglio metto gli occhiali. Aby widzieć lepiej, per vedere meglio metto gli occhiali. Wkładam okulary. A zatem vedo meglio con gli occhiali. Widzę lepiej z okularami, w okularach. Rodzaj narzędzia con gli occhiali, za pomocą okularów. I inny punkt widzenia z użyciem con. Un ragazzo con la penna. Un ragazzo con la penna. Chłopak z długopisem. Un uomo con gli occhiali. Un uomo con gli occhiali. Człowiek, mężczyzna w okularach, z okularami. No i na przykład ragazza con l'orecchino di perla. Ragazza con l'orecchino di perla. Po włosku dziewczyna z kolczykiem, z perłą. Con il biglietto in mano. Con il biglietto in mano. Można być z biletem w ręku. Można być też con le mani in tasca. Con le mani in tasca. Z rękami w kieszeniach. Może też coś być oczywiście con la tigre sullo sfondo. Con la tigre sullo sfondo, czyli z tygrysem w tle. Con lo stadio sullo sfondo, na przykład fotografia. Una foto con lo stadio sullo sfondo. Ze stadionem w tle. Con la fontana di Trevi sullo sfondo. Con la fontana di Trevi sullo sfondo. Z fontanną di Trevi w tle. I kilka następujących wyrażeń z per. Per carità, na litość boską, na miłość boską, litości. Per cortesia, per favore. Są to zwroty, które znaczą tyle, co proszę, domyślę, bądź uprzejmy coś dla mnie zrobić. Dalej, per paura, ze strachu. Per forza, koniecznie, siłą rzeczy, oczywiście, zależy w jakich kontekstach. Wszystko to znajdziecie oczywiście w e-booku, zapisane. Per niente, wcale. Per caso, przez przypadek. Per sempre, na zawsze. I wiele, wiele innych wyrażeń z per, tego rodzaju. Skąd mamy na przykład con pacienza, cierpliwie, z cierpliwością. Con passione, z pasją. Con interessamento, z zainteresowaniem. Con interessamento. Con gioia, z radością, radośnie. Con attenzione, z uwagą, uważnie. Con attenzione. I ostatnie przykładowe inne użycia, na przykład. Sedere per terra. Siedzieć na ziemi. Tak się mówi. Sedere per terra. Ale również można viaggiare per terra. Podróżować po ziemi, po lądzie. E per mare. Viaggiare per mare. Podróżować morzem. Podróżować ziemią i morzem. Lądem i morzem. Viaggiare per la terra santa. Na przykład. Czyli podróżować po Ziemi Świętej, Jerozolima i tak dalej. I wróćmy do Dawida. Będzie dużo. Zostawiliśmy go, kiedy dziwił się, że rozmówcy, czy rozmówca, nie widział w ogrodzie różowego tygrysa. Allora, non l'avete vista la tigre rosa? No więc różowego tygrysa nie widzieliście. I rozmówcy odpowiadają, chi, che cosa? Po polsku, kogo, czego nie widzieliśmy? Chi, che cosa? La tigre rosa? Różowego tygrysa? Non abbiamo notato passare nessuna tigre rosa. Non abbiamo notato passare nessuna tigre rosa.
nie widzieliśmy, nie zauważyliśmy żadnego przechodzącego różowego tygrysa. Żadnego tygrysa, nessuna tigre, non abbiamo notato passare, tak? Nie zauważyliśmy passare, bezokolicznik, co tłumaczymy jako przechodzącego albo który by przechodził. Przez chwilę popatrzmy na wersję pytania, jaką może zadać Dawid, zdziwiony. Inny wariant odpowiedzi. Allora non l'avete vista la tigre? No więc tygrysa nie widzieliście? Non abbiamo notato passare per di qua nessuna tigre. Non abbiamo notato passare per di qua nessuna tigre. Nie odnotowaliśmy, nie widzieliśmy, nie zauważyliśmy żadnego tygrysa, który by tędy przechodził. Per di qua, tędy. Passare per di qua. Passare per di qua. Przechodzić tędy. Ewentualnie passarci, passarci. Cząstka ci jako podkreślenie miejsca, powtórzenie. Mamy tutaj per di qua, ale mamy też passarci. Passare ci. Passarci. A więc non abbiamo notato passarci per di qua nessuna tigre rosa. Nie widzieliśmy, nie zauważyliśmy żadnego różowego tygrysa, który by tędy przechodził tu. Włoska cząstka czyń się kłania. I teraz tak. Passare di qua można przetłumaczyć jako wpaść tu, zajrzeć tu, zajść tu, przechodząc. Tak? Przechodząc. Passare di qua. I drugie wyrażenie. Passare di qua per fare qualcosa. Wpaść tu, zajść tu, aby coś zrobić. Per fare qualcosa. I trzecie wyrażenie. Passare per di qua. Przechodzić, przejeżdżać tędy. I to raczej użyjemy, kiedy właśnie chcemy powiedzieć, że którędyś, tędy, przejeżdżamy, przechodzimy. Wszystko to będzie oczywiście zapisane w e-booku. I popatrzmy na kolejne wersje pytania Dawida. Non l'avete vista la tigre? Non l'avete vista la tigre? Pytanie może też przybrać formę Non avete mai visto una tigre rosa? Nigdy nie widzieliście różowego tygrysa? Non avete mai visto una tigre rosa? No i takie włoskie pytanie. Come mai non l'avete vista? Come mai non l'avete vista la tigre? No jak to? Tego tygrysa nie widzieliście? Come mai non l'avete vista la tigre? Kontynuujemy rozmowę. Davide, per carità, cosa ti sta succedendo? Cosa ti sta succedendo? Davide, na miłość boską, litości, co się z tobą dzieje? Davide, per carità, cosa ti sta succedendo? I mocniejsza wersja tego pytania, powiedzmy, że ktoś jest zirytowany. Che diavolo ti sta succedendo? Che diavolo ti sta succedendo? Co z tobą do cholery, tak? Co się z tobą do diaska dzieje? No i wersja z wulgaryzmem, co można usłyszeć, a mianowicie che cazzo ti sta succedendo? Che cazzo ti sta succedendo? Co z tobą, kropka, 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 dowolne wulgarne słowo polskie można wstawić i będzie okej. Che cazzo ti sta succedendo? Qui non c'è nessuna tigre rosa, Davide. Qui non c'è nessuna tigre rosa. Tu nie ma żadnego różowego tygrysa, Davidzie. Qui non c'è nessuna tigre rosa. È stata un'illusione. È stata un'illusione. To była iluzja. È stata. To była. Była i się skończyło. È stata un'illusione. I David. È stata un'illusione. Non mi era nemmeno passato per la mente. Non mi era nemmeno passato per la mente. To była iluzja? Nawet mi to nie przyszło na myśl. Non mi era nemmeno passato per la mente. Nemmeno nawet, ani nawet, tak? Wcale. Forse per colpa degli occhiali rosa. Forse per colpa degli occhiali rosa. Może to wina różowych okularów. Per colpa, z winy. Per colpa degli occhiali rosa. Di che cosa? Di li occhiali rosa. Per colpa di. Infatti, la tigre rosa non c'è. Faktycznie, rzeczywiście. Nie ma tu różowego tygrysa. C'è
una arancione. C'è una arancione. Jest pomarańczowy. Jest jeden tygrys pomarańczowy. C'è una arancione. Podkreślamy to una. Gdybyśmy nie podkreślali, można by powiedzieć c'è un arancione. Arancione pomarańczowe. A więc c'è una arancione che sta attraversando il giardino. Jest jeden taki pomarańczowy. C'è un arancione che sta attraversando il giardino, który właśnie przechodzi przez ogród, tak? Sta attraversando. Właśnie przecina ogród, przemierza ogród. Forse con questi occhiali si vedono delle cose strane. Con questi occhiali, może z tymi okularami, przez te okulary, za pomocą tych okularów, si vedono, liczba mnoga, delle cose strane. Widzi się dziwne rzeczy. Allora, c'era una tigre arancione o rosa che passava per di qua. Więc, czy był tu jakiś tygrys pomarańczowy czy różowy, który tędy przychodził? C'era una tigre arancione o rosa che passava per di qua, który tędy przechodził. Andava di qua e di là. Andava di qua e di là. Chodził to tu, to tam. Di qua e di là. Vabbè, questi sono gli occhiali rosa per osservare delle cose strane. Ok, to są różowe okulary do oglądania dziwnych rzeczy. Beh, ora l'illusione sta seduta per terra, accanto a me. Ora l'illusione sta seduta per terra, accanto a me. No dobra, teraz iluzja siedzi na ziemi, sta seduta. Czyli przebywa siedząca, tak? Pozostaje siedząca. Per terra, na ziemi. Accanto a me, obok mnie. Senza gli occhiali, bez okularów. Senza gli occhiali. Con occhiali, senza occhiali, tak? Z okularami, bez okularów. Vuoi un caffè? Chcesz kawę? Per me, un cappuccino, per favore. Dla mnie, poproszę cappuccino. Per me lo stesso, dla mnie to samo. Da quando la tigre rosa, scusate, l'illusione sta con me, non mi sento per niente solo, né abbandonato. Od kiedy różowy tygrys, przepraszam, iluzja jest ze mną, wcale nie czuję się samotny, ani opuszczony. Da quando la tigre rosa, scusate, l'illusione sta con me, non mi sento per niente solo, né abbandonato. Ho passato un po' di tempo con la tigre rosa. Ora non mi sento per niente solo. Spędziłem trochę czasu z różowym tygrysem, teraz wcale nie czuję się samotny. Passare il tempo, spędzić czas. Ho passato un po' di tempo con la tigre rosa. Ora non mi sento per niente solo. Sono gli occhiali rosa per osservare delle cose strane. Sono gli occhiali rosa per osservare delle cose strane. Albo delle cose belle, splendide. Delle cose insolite, stupende. Tak? Cose belle, cose splendide. Cose insolite, cose stupende. Wszystkie te zdania i więcej znajdą się w e-booku. Link do informacji, jak wykupić i pobrać e-book w opisie filmu. Byliśmy dziś w Giardino di Boboli, czyli w ogrodach Boboli we Florencji. Są to przepiękne ogrody na tyłach Pałacu Pitti, Palazzo Pitti we Florencji, w których można spacerować. Ogrody są ogromne, piękne i poprzez nie wchodzimy do Fortu Belvedere, do Belvederu, Forte Belvedere, fort i bastion, który sam w sobie jest piękny, ale jest też jednym z najlepszych punktów widokowych we Florencji. Widok stamtąd jest wspaniały. Po obejrzeniu lekcji wideo zapraszam, zajrzyjcie też do e-booka i zróbcie ćwiczenia interaktywne, dostępne poprzez e-book. Zajrzyjcie też na stronę vloskiodzera.pl. Grazie per aver guardato questo video.
A presto. Ciao, ciao, ciao. Pa, 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 pa.